Szybko i sprawnie przebiegła poniedziałkowa sesja Rady Powiatu w Kielcach, która odbywała się w Wojewódzkim Domu Kultury. Miłym akcentem było wręczenie przez wojewodę świętokrzyskiego Bożentynę Pałkę-Korubę złotych i srebrnych medali za długoletnią służbę. Otrzymali je pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. W imieniu odznaczonych dziękowała Małgorzata Stanioch, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. W imieniu moich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy chcę serdecznie podziękować za docenienie nas, za uznanie, a jednocześnie składamy tę obietnicę, że nasza praca nadal będzie rozwijała się jak najlepiej i będziemy się starać, żeby rynek pracy w powiecie kieleckim był coraz lepszy. Podczas sesji radni jednogłośnie przyjęli sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2013 rok oraz z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat. Podczas posiedzenia przyjęto także 9 uchwał, m.in. dotyczącą zmian w budżecie powiatu na ten rok oraz zmieniającą wieloletnią prognozę finansową powiatu kieleckiego na lata 2014-2028. Radni ustalili także szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i zaakceptowali plan pracy powiatu i poszczególnych komisji na 2014 rok. Jednogłośnie została przyjęta uchwała o nabyciu nieruchomości przy ulicy Żelaznej w Kielcach, która zostanie przeznaczona na miejsca postojowe na potrzeby Powiatowego Centrum Usług Medycznych. W bloku poświęconym na interpelację najwięcej uwag zgłoszono do funkcjonowania dróg powiatowych w okresie zimowym oraz do organizacji oznakowania. Zima dała nam oznaki wszystkim. Dzisiaj się troszeczkę uspokoiło, jest mniej jak telefonu. Natomiast są problemy, co poziom alarmu formalnego, tam gdzie jej się wyka. Prawda jest taka, że drogi wyratowe nigdy nie będą takie, jak w mieście Kielce. Także zwrócimy uwagę oczywiście temu, co wykonuje te obowiązki. Zresztą mamy naradę z panem starostą Mędlowskim, gdzie ustaliliśmy w środę z kierownikami obwodów. Będziemy zwracać uwagę na te wszystkie Państwa jakby zapytania, aby się, że tak powiem, to nie powtarzało. Sesję podsumowali starosta kielecki Zdzisław Wrzałka i Józef Szczepańczyk, przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach. Dzisiejsza sesja w zasadzie nie miała takich zbyt ważnych tematów. Były to przeważnie sprawy porządkowe dotyczące między innymi spraw finansowych, a więc poprawki w wieloletnim planie finansowym. Były również pewne niewielkie korekty budżetowe. Natomiast było dość sporo zapytań czy też uwag odnośnie sytuacji na drogach. Jak wiemy, ostatnich kilka dni to dość trudne warunki pogodowe, również związane z tym trudniejsze niż do tej pory warunki na drogach. Dlatego też było kilka pytań radnych dotyczących właśnie tej sytuacji i przekazania zapytań od mieszkańców. Sesja jest istotnie w roku wyborczym. W tym roku rozpoczyna się bowiem maraton wyborczy. Będą się w dwóch kolejnych latach 4 wybory. I zaapelowałem dzisiaj do panów radnych, abyśmy nie dali się my jako radni zaangażować na forum rady w polityczne spory, w politykierstwo, żebyśmy do tego celu nie wykorzystywali naszego miesięcznika Kalejdoskop Powiatu Kieleckiego, dlatego że mieszkańcy oczekują od nas rozwiązywania tych spraw i problemów, które dla nich są uciążliwe, a leżą w kompetencji władz samorządowych. W samorządzie jest wystarczająca ilość problemów, o których możemy pisać. Niekoniecznie musimy wdawać się w tą wielką politykę.